Siemanko, w tym nowym dniu zawijamy pomału śmieci, zabieramy pierwszy telepator. Pierwszy telewizor przenosimy tam. Wow, w końcu rusza się coś. Jakieś rzeczy domowe wlatują. Dom nie gotowy, ale telewizor idzie. Taka wrzuta. Jaki transport będzie? Transport będzie na hulajnodze z moim ziomeczkiem. Go będę kładł i będę szedł normalnie ulicą, bo jest tak ogromny, że nie damy rady go włożyć. Prawda, Magda? No. Także tak to robimy. 65 cali. Leci z nami na Haciendę. No i dotarliśmy z tym telewizorem na tej hulajnodze. Jest wyciągnięty. No co, odmierzam teraz środek, wysokość, powierce, przykręcę. Jest pierwszy telewizor, wlatują sprzęty pomalutku, nie śpieszymy się z tym. Jak wiecie, kwiecień, który miał być wprowadzką, wprowadzić się można, ale mieszkać bez łazienki. Tak to wygląda. Pomalutku, pomalutku. Co prawda opłacamy dom i mieszkanie. Grube tysiące uciekają co miesiąc, ale ciągniemy ten wózeczek, a bardziej go pchamy już pod góreczkę, jak każdy przy końcu budowy. Ale lecimy z tematem. Co tutaj się wydarzyło? Magda jest tutaj też ze mną. Hej. Maksiu jest z nami. No i co? Wyznaczamy sobie tunel, wiadomo, gdzie idą przewody w środku. Tutaj chcemy zrobić półkę podwieszaną, żeby roboty mogły pochodzić pod półką. Także żeby się nie zawieszało żadne... pod szafką, żeby się nie zawieszało żadne stópki. No i działamy, dobra. Odezwę się, jak coś się będzie działo. Lecimy z robotą. Okej, Maksiu? Maksiu, co zjadasz wszystko? No co, powiem wam, że trudno będzie troszeczkę odmierzyć, bo to największe problematyczne to jest zawsze wysokość w telewizorach, bo są dwie różne zasady. Jedni wieszają wysoko, co ja jestem przeciwnikiem takiego wieszania telewizora wysoko, ponieważ na kanapie się siedzi. I czyli telewizor aktywny, o ile może być powieszony wysoko, bo ma okulary 3D aktywne, czyli zbudowaną baterią i to się inaczej wszystko... te 3D inaczej pracuje, tak już telewizor pasywny, który nie ma wbudowane, nie ma zasilanych okularów swoich, musi być powieszony nisko, czyli na wprost wzroku. No i powiem wam, że bo ten telewizor w ogóle przywieźliśmy z UK, bo mieliśmy go zawieszonego tam. Nie pamiętam, czy on jest pasywny, czy aktywny, ale i tak wolę zawiesić go nisko z tego względu, no bo jednak wygodniej to się wszystko ogląda. No to co mamy? Ja go wieszam na kołki zwykłe plastikowe dziesiątki. To nie robię metalowych, chociaż powinienem, po prostu z tego względu, bo nie mam. Wolałbym zawiesić na metalowe, nawet dwunastki. No ale jak nie ma, to nie ma. Posługuję się tym, co jest. No i sam proces, wiadomo, takiego kuweta, no to musicie zobaczyć, że musicie dać dystansę do telewizora, wsadzić, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, to przy dokręceniu telewizora zerwiecie po prostu albo obudowę, albo nawet naciągnięcie tak kineskop, że on po prostu pęknie. Dajecie dystansę. No i przykręcacie go śrubami. Od razu możecie to zrobić z tego względu, ponieważ są haczyki i te haczyki po prostu się zawiesza, a zwykłą śrubką się kontruje, żeby po prostu on się nie wysunął. Sam montaż podłączenia, założenia takiego stelaża jest bardzo prosty. Najważniejsze to jest właśnie, żeby on stał w pionie i w poziomie, nie? Żeby go tak wyregulować. Ja akurat takie wszystkie akcje podłączeniowe bardzo lubię. Lubię precyzyjne takie roboty. Robótki na chacie. Słuchajcie, Leszek się do mnie odezwał.
że balustrady już praktycznie są gotowe. Ten gość jest niesamowity. Także być może, że przyjedzie jutro, jak pogoda nas nie zaskoczy, bo ja w ogóle widziałem, że ma lać. Także przyjedzie, przymierzy, poprzykręca te nogi. Także bardzo szybko będziemy ruszać z tą elewacją, bo tym razem, jak już wiecie, Leszek zrobił to inaczej, tak jak chce, czyli balkon cały odkręcany. Ten balkon będzie ważył około 150 kg. Tam jest chyba 9 metrów czy 10 metrów tego balkonu, teraz nie jestem pewny, bo jeszcze boki dochodzą. To wszystko wam później przedstawię, jaki koszt, jak to wygląda, pokażę wam, jak on to wymyślił, ten balkon, bo on to tworzy, projektuje samemu te wszystkie balkony. Także tak to jest. Dobra, my lecimy z tematem. Wybieram wysokość, przywiercam to wszystko i wieszamy. Co prawda nie ma podłączenia jeszcze, wszystkie puszki są odsunięte, prąd jest tylko doprowadzony, nie jest nic pozaciskane, ale telewizor już będzie, zawsze coś. Lecimy, na tyle. Dobra, wywierciłem dziury, ale muszę zmienić kołki, bo powiem wam, że jak przykręcałem ten stelaż, to tak jakby przykręca, a śruba się kręci w tym kołku, także ja się troszeczkę tego bałem. Także zmieniam na kołki grube Fiskarsa, jednak stwierdziłem, że dam na większe śruby. Nie będę się z tym cackał, jednak telewizor swoje kosztuje, a jakby spadł, to bym miał ząka, mimo to, że telewizor jest ubezpieczony pełną gwarancją, jak jeszcze w ogóle jest. Nawet jak się rozwali, tam wiadomo, z jakichś tam przyczyn takich niezależnych ode mnie. No ale już rozwiercam wszystko. Wkładam grubsze kołki. Dla porównania wam pokażę taki kołek, a taki kołek. Także samo przejście, walę te głębiej, mocniejsze, skręcam. I to taka wrzutka, żebyście nie lekceważyli tego, bo ja chciałem zostawić, ale później zadzwoniłem do ziomeczka, mówi, że za duże ryzyko, to już lecę z tematem. Na tyle tej wrzuty. Co? Telewizor zawieszony i teraz zobaczcie sobie z tej strony. Można go oglądać nawet z pozycji koszy. Także Magda mówi, jak ja będę z koszy oglądać, a ja już jej go przekręciłem. Zobaczcie, on może typowo robić, wszędzie być, nie? Także zobaczcie, jaki ma odchył nawet z tej strony. Jakbyście chcieli sobie zobaczyć. Także dostęp do wszystkich kabli tutaj, do tego telewizora, to jest wręcz konieczność. Widzicie, że tak pokażę, tu cały dostęp jest do elektroniki. Nie trzeba się w ogóle jakby wciskać, przyciskać. To także Magda pokaż, jakie, zobaczcie, jaka to jest szerokość w ogóle odsunięcia tego telewizora. No i tak to powinno być, nie? No i co? I teraz jakbym chciał go przybliżyć, to go normalnie sobie... W ogóle można go okręcać na każde strony. Tutaj będzie strefa, także też nie ma żadnego problemu. Takie uchwyty są mega sztosik. Można nim manewrować, ale docelowo to on będzie... Bo ja tam przy koszach... Tak. No i tak nie tak jest schowany. I zobaczcie, on ma tutaj swój kąt. On jest bardzo pochylony, tak jakby miał zaraz spaść. Oczywiście ten kuwet jest wygięty cały, żeby dobrze się oglądało. Nie jest za dużo, on ma tylko 65 cali, bo go kupowaliśmy... Ile my już go lat mamy? 5? Jakiś będzie, nie? Może nawet albo dalej. 4, nie, może 4. No, także... Nieważne, tutaj niepotrzebny jest jakiś tam duży, no bo ponieważ to będzie sofa, nie? Nieważne, jak to będzie narożnik, czy to będzie jakaś sofka, ale... No nie, 80 cali musi tu stanąć, nie? My w sumie mamy od telewizora do ściany 4 metry. Także ja nie wiem, jakoś tam się obliczało. Od ściany tu odchodzi trochę i jeszcze tak, plus ta sofa, na którą się usiądzie. To idealne. No, także myślę, że spoko jest, nie? Także tak to wygląda. No co, lecimy dalej z robotą. Jeszcze mamy 3 telewizory do powieszenia. Tego powiesiliśmy jako pierwszego, no bo nam zalegają w kartonach, leżą w tym, na mieszkaniu. Mało miejsca i w ogóle, także już jak ściana jest jakaś na gotowo, prawie że na gotowo, bo jeszcze tu przełączników nie ma,
Także ten, no i wiecie, no jest ta baza, jest ten tunel, że tu jak będzie coś, to nie będzie tego kanału całego widać z kablami. No to, zresztą jak każdy, nie? Te śruby Fiskarsa są skręcone teraz na całą pydę, porządnie dokręciłem kluczem, nie, że śruba się zatrzymała, także jednak podkładki muszą być bardzo mocne, tym bardziej, że to jest suporek mięciutki, wiecie, jak to się tam wierci, nie? Także nie można jakiś tam dać byle jakich. No dobra, to na tyle, słuchajcie, telewizor jest, kabla internetowego nie ma, ale telewizor już siedzi, nie? Dobra, to na tyle, cześć, trzymajcie się.